Wieczystej Kraków. Jak Państwo na pewno się orientujecie, drużyna Wieczystej Kraków, a dokładnie rezerwy, są liderem w naszej grupie. W tej chwili zajmują pozycję numer 1 i oczywiście nieuchronnie zmierzają do awansu do czwartej ligi. Po 19 kolejkach Wieczysta Kraków zgromadziło 47 punktów, w tym 15 zwycięstw, 2 remisy i tylko 2 porażki. Również bardzo imponujący jest bilans bramkowy. Nasi goście zdobyli 71 bramek do tej pory w rozgrywkach piątej ligi zawodnie małopolskich, tracąc przy tym tylko zaledwie 18. Wielkie brawa dla zawodników, dla trójki sekwestrii, dla naszych kochanych adeptów w piłki nożnej, naszej szkółki srebrniolków. Brawa dla nich. Jeszcze raz rodzice, głośno, głośno prosimy. Stroje czarno-żółte, drużyna gospodarzy jednolite granatowe i w tym momencie przytoczę Państwu skład drużyny naszych gości. Przypominam, drużyna PKN dzisiaj występuje w strojach granatowych. Na bramce z numerem 99 Bożoch Aleksander. Z numerem 4 Graja Jakub. Z numerem 5 Pazdan Maciej. Z numerem 6 Harry Rodman. Z numerem 7 Christian Camilo. Z numerem 8 Smolarczyk Dawid. Z numerem 10 Barczyk Szymon. Z numerem 11 Majewski Kacper. Z numerem 16 Manciarz Oskar. Z numerem 17 Lewandowski Jakub. I kapitan naszej drużyny oznaczony numerem 20 Kiczyński Patryk. Dzisiaj na ławce trenerskiej Artur Szczypciak. Oczywiście kierownik drużyny gospodarzy Rysio Myszor i nasz fizjoterapeuta Stanisław Skręt. Szanowni Państwo, życzymy Panu Państwu 90 minut dobrej piłki nożnej. Prosimy o sportowy doping, a zawodników prosimy o mecz na wysokim poziomie, w ramach oczywiście fair play. Dziękuję bardzo.
Thank you.
Thank you.
Szanowni Państwo, za chwileczkę nasza Pani Ewa i nasz kolega Tomek będą prosić o wsparcie dla klubu. Dokupujcie Państwo cegiełki wsparcia. Będziemy wdzięczni za każdy datek. Dziękuję bardzo. Oh.
Thank you.
Odwróciłeś się? Co? Odwróciłeś się? Powiem ci, że to było takie ładne, że aż trzeba byłoby obejrzeć. Szanowni Państwo, w 32 minucie spotkania bramkę dla drużyny gospodarzy zdobył zawodnik oznaczony numerem 7, Christian Camilo! Thank you.
28 minucie spotkania tracimy drugą bramkę. Zdobywcą tej bramki jest zawodnik oznaczony numerem 30, Jakub Wołosik. Poza boiskiem. Thank you.
Nie, mnie boli już długi czas, mam jakieś przepukliny. Szanowni Państwo, i właśnie w tym momencie zakończyło się pierwszy skład drużyny gospodarzy 99. Bożek Aleksander 4, Graja Jakub 5, Pazdar Maciej numer 6, Harry Oldman numer 7, zdobywca bramki w dniu dzisiejszym Krystian Camilo numer 8, Smolarczyk Dawid numer 10, Barczyk Szymon numer 11, Majewski Kasper numer 16, Maciasz Oskar, numer 17, Lewandowski Jakub i kapitan drużyny gospodarzy numer 20, Patryk Kiczyński. Przypominam Państwu, spotkanie sędziuje trójka arbitrów pod okiem Tarnów. Sędzią głównym spotkania jest pani Sylwia Wiatr i asystują jej Mariusz Kuś oraz Adrian Niemiec. Przed nami kolejne 45 minut. Thank you.
W 48 minucie spotkania bramkę dla drużyny gości z rzutu karnego zdobywa zawodnik oznaczony numerem 12, Maximilian Christoph. Thank you.
Kurde, masz tu grane. W 54 minucie spotkania drugą bramkę dla drużyny gospodarzy zdobywa zawodnik oznaczony numerem 8. Dawid Smolarczyk, brawa dla niego. Aha!
Aleksander Boszok. Thank you.
Thank you.
tam piłkarz nie dostał piłki pod nogę, to stanął i przepraszam, nie będę biegał, kurwa. W 70 minucie spotkania następuje zmiana w drużynie gospodarzy. Boisko opuszcza zawodnik oznaczony numerem 16, Oskar Maciarz. W jego miejsce wchodzi zawodnik z numerem 15, Oliwier Rak. W 74 minucie spotkania czwartą bramkę dla drużyny gości zdobyła zawodnik z numerem 9, Aralika Ante. Thank you.
O! O, tak dobrze! Czerwuj! O, nie! O! Chłopie, w czym Bergaja lepiej graj! Kadr mi nie objął. Dajcie, ale gdzie to tak wtedy przymierzył, jeszcze się odchylił. Dajcie spać. Thank you.
Thank you.
Następuje zmiana w drużynie gospodarzy. Wojsko opuścił zawodnik oznaczony numerem 6. Harry Rodman. W jego miejsce wszedł zawodnik z numerem 2. Woszczyk Michał. Zakończyło się spotkanie 20. kolejki rozgrywego mistrzostwa 5. Ligi Małopolski Zachodniej w sezonie 2023-2024. PKM Olkusz przegrywa wysoko z rezerwami wieczystej Kraków 2-8. Dziękujemy serdecznie za Państwa obecność. Drużynie gości życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach. No i oczywiście awansy do 4. Ligi, bo wszystko wskazuje na to, że no, nikt nie jest w stanie Wam tego awansu odebrać. Szanowni Państwo, przypominam, że dzisiaj niedziela wyborcza, a zatem jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji iść do swoich obwodów, zachęcam, namawiam, proszę oddać swój głos na burmistrza, a także na radnych.
Przypominam, że za tydzień, tym razem nie w niedzielę, w sobotę wyjeżdżamy na mecz do Chełka. Tam mecz będzie rozpocznie się o godzinie 15:00. Serdecznie dziękujemy trójce arbitrów za dzisiejsze sędziowanie. Przypominam, spotkanie sędziowała pani Sylwia Wiatr na środku, a także asystowali Mariusz.